pachnie jak czekolada. Hmm. Trzeba się upewnić. Yes! To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Awesome! Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Cool! Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Moja fontanna zrobiła się serowa. How sweet! Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Let's go. Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie, boję się gryzoni. Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Okay. Zostałam tylko ja. Zaczynamy, misiu. Fontanna zrobiła się niebieska. Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuję. Co za szczęście. Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy co, mój palec? Jak on to robi? Wow! Ale fajnie! Teraz mam supermoce! Kto tu jest? A, słabo mi! Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Czeka na nas coś magicznego. Okay. Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. Here we go. To burgery. Wyglądają niesamowicie. Bingo. I love you. Yeah. Wręcz cię zakochałam. What? Jest jedno, ale burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. Let's go. No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Yahoo! Fantastic! Great! Zrobił się słodki. How sweet! To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. Oh my god! Wow! To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Teraz to kawałek lodu. What? Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. It's my turn. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Yahoo!
Ew. Co za paskudny zapach. No, please. Tylko nie to. To ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe. Nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hej! Okej. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich polewę. Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się! No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. To jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości. I'm waiting. Jestem gotowy. Jaki wielki arbuz. Lepsze to niż surowa ryba. Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbuz jest żółty. Nietypowe. No cóż, spróbuję. Smakuje mi. Będę jadła dalej. I jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. Muszę się ich pozbyć. Emma, co ty robisz? Nic takiego. Po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas. Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną. Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie. To jest paskudne. Ohyda. Już nie tknę tego. A ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem.
Kate, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No bardzo zabawne, naprawdę. Dobra, kontynuujemy. Niech mi się poszczęści, niech mi się poszczęści. Betty wylosowała mąkę. Spójrz, Austin, jaka ona jest biała. Ej, co ty robisz? Nic nie widzę. Co wy wyprawiacie? Wszystko okej, Betty, nie rozpraszaj się. Aj! Jestem cała biała. Super. Łapcie. Co ty robisz? Awsik! Awsik! Nie mogę przestać kichać! Awsik! Gotowa, Bella? Bella wyciąga... ogórki! To wygląda tak sobie. Z bliska są jeszcze paskudniejsze. Be. Masz! Przestań, Austin! Co mnie czeka? Co to za dziwny zapach? Fuh! Czeka mnie coś paskudnego. No dalej, pomóż jej. Fuu, co za ohyda. Chcę się stąd jak najszybciej wydostać. Okropne. Niezły widok, Bella. Jak mam się pozbyć tego obrzydliwego zapachu? Biedna Bella. Nie smakuje tak źle ten ogórek. Oby mi się poszczęściło. Betty wyciąga... pianę! Wow, jak fajnie! No dobra, jedziemy. Spokojnie, Betty! Pochlapałaś nas wszystkich! Wspaniale, urządzimy piana party! A gdzie jest Betty? Zobaczcie, jakie mam szczęście! Jestem cała w tej fajnej pianie! Super, uwielbiam piankę! Ja też! Zgadzam się. Jestem gotowy. Austin wyciągnął coś ostrego. Nie chciałabym być na jego miejscu. Ciekawe, jak posmakuje mu ten ostry makaron. Auć, oparzyłam się. Austin, przygotuj się. Dobra, zaczynamy. Co to jest? Makaron? Uwielbiam makaron. Ekstra. Ojej, jak tu gorąco! Ja płonę! Biedny Austin. Muszę stąd się wydostać jak najszybciej. Nie mogę wytrzymać! Ojej, chyba trzeba stąd uciekać. Ale ma minę, co? Tak. Muszę się rozciągnąć przed losowaniem. Oj, przepraszam, Austin. No okej, to zaczynam. Wygląda na to, że Betty ma coś smacznego. Ciekawe, co to jest. To jest takie pyszne. Ej, Bella, patrz. Dobra, jestem gotowa. Wspaniale! Jeszcze trochę nasmarujemy cię tym kremem, Betty. Super, rewelacja. To jest takie pyszne. Spójrzcie, jestem pokryta słodkim kremem. O, patrzcie, co tam jest? Ej, dokąd to, Bella? No dalej, wyciągaj piłeczkę. Oby mi się poszczęściło. A Bella dostaje cytryny. Spróbujmy. Jakie kwaśne, be! Dasz radę, Bella, wierzę w ciebie. No dalej. O nie, to jest takie kwaśne. Moje oczy. Ja nic nie widzę. Kto to jest? Czy to Austin? Te cytryny jej chyba zaszkodziły. O nie, co to, płot? Auć, to boli. Aj!
jedna Bella. Ciekawe, co ja wyciągnę. Wygląda na to, że Austina czeka coś niezwykle ciekawego. Biedny Austin. Sprawdźmy to. Oj, chyba się przykleiłam. Daj zobaczę. Austin już leci, o nie! No to zaczynamy. Oj, i co to ma być? Dziwne. Nie rozumiem. Nie mogę oderwać ciała. O nie! Pomóż mi, Bella! Zostaw mnie, Austin! O nie! Teraz ja też utknęłam. Nie mogę oderwać ręki. Ej! Zostawcie mnie! To straszne! Kurczę, może wypadnie mi coś strasznego. Przestań jęczeć, Bella, wyciągaj piłeczkę. Wygląda na to, że będzie zimno. Będzie fajnie. Nie wygląda to zbyt dobrze, dotknę. O nie, mój palec zamarzł. No dalej, rozgrzej się, paluszku. W porządku? No to ruszamy. A, jak zimno! Mój Boże! Łapią Austin! Musimy ją stąd szybko zabrać! Jest taka ciężka! Zgadzam się! No dalej, wyciągnijcie mnie stąd! Uff, wreszcie się udało! Idziemy, Betty! Papa, Bella! Ej, nie zostawiajcie mnie tutaj! Jakoś mi słabo! No dalej, Bella! Bella wylosowała arbuza. Wow, jak fajnie. Chcę kawałek. Ups, ona chyba chce skoczyć. Co tam mnie czeka? Chyba musimy jej pomóc. Bella, pozwól, że zrobię to za ciebie. A ty uciekaj, uciekaj. Świetnie, okazało się, że to jeszcze prostsze niż myślałam. Jakie to jest dobre. Co ty tu robisz, Bella? Myśleliście, że mnie oszukacie? Nie udało się. Nie oddam nikomu moich arbuzów. Wszystko jest moje. Moje! No dalej, Austin, przestań grać na zwłokę. Ciekawe, co czeka Austina? Coś dziwnego. Nic tu nie ma. Austin, zaczynaj! No dobra. Ups, to musiało boleć. Co? Nic tu nie ma? Ale wyglądasz, Austin, ty biedaku. Jak to boli. Lepiej na siebie uważaj. Już za późno. Pa, nie wygląda na szczęśliwy. Jakie to urocze! Uwielbiam niebieski i dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy. Z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy. Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków. Nie ważcie się. Dobra, nie krzycz już. Za wiele sobie pozwalacie. Sama sobie poradzę. Giną w twoich ustach jak w przepaści. Wow, ale prędkość. Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Okej. Czas na największe oko. Co za uczta. Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko.
Jak prawdziwe, fajnie. Yeah. No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam. Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda. Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz. Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący. Tak? A dlaczego omijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę. Za mamusię, za mamusię. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na Mary za te brokuły. Dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co ty robisz? Pogięło cię? O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach. I w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda, to prawda. Może nas też w nim zanurzysz. Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek? Sprawdźmy, jak to działa. Wszystko jasne. To maszyna z gumami do rzucia. Ale czad. Ja też mam coś fajnego. Tylko wiele większego. Nawet nie dam rady objąć tego rękami. Póki Zach próbuje przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. Hurra, ale szczęście. Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę. Niesamowite. Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej. Pyszne. Zagram jeszcze raz. Ej, co to za durna maszyna? Nie działa. Jak zdobyć gumy? Wiem. Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz! Żegnaj, maszyno. Witajcie, gumy. Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało? Nie bój, żaby. Już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie. Prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się. Bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj, ci pokażę.
Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak Wszechmogący znów uratował sytuację. I dostaje za to nagrodę. W postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk, z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki, Zak! Tak mi dziękujesz? No okej. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny i dostanę gumy. O jacie! Wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Starczy mi tego na długo. Dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona? Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie! O rety, on jest nawet za duży. Patrz, Zak odlatuje. Pomóż mi go przytrzymać. Zak, stój! Ojej! Pomocy! Ojej! Niezły ubaw, co? Słyszysz? Chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na Ziemię. Wszystko pod kontrolą. Zak, ale z ciebie pajac. Lepiej załóż spodnie. Agrafka? Ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Okej, here we go! Zaczynam. Wow, to przecież Skittles. Niesamowite. A jak tego dużo? Super. Chcę wciągnąć wszystkie naraz. Pychota. Super. Okej, Zak, teraz ty. Dobra, zgodnie z etykietą na balonie w środku czeka na mnie syrop czekoladowy. A najlepiej jeść go z goframi. Podstawię pod balona gofra i deser gotowy. Kurczę, dlaczego wszystko pociekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo. Bardzo śmieszne, ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Porażka. Dajcie spokój, ale z was nudziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić? Jeśli przebiję balona, Fanta wyleje mi się prosto na głowę. Wygodniej będzie pić ją prosto z balonika przez słomkę. Ojej, jaka orzeźwiająca. Ej, po co tu sterczycie? Wara od mojej Fanty. Co za chciwuska. Pora dać jej nauczkę. Mam pomysł. Raz, dwa, trzy! Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lepka. Następnym razem się podzielisz, prawda?